attention, and then everybody scratches their head and says, oh yeah, wasn't he the guy who wrote Brother Can You Spare a Dime? Pamiętają Jaya Gorney, jako autora piosenki Brother Can You Spare a Dime. Ale to nie wszystko. 26 przedstawień na Broadwayu, 17 filmów, ponad 200 piosenek. Trudno jest to wszystko ogarnąć. Jay urodził się w 1896 roku w Białymstoku, w Polsce. W 1906 roku przyjechał z rodziną do Detroit. And they went to live in Detroit, Michigan. And Jay grew up there and went to the public school. Tam się wychowywał i studiował prawo na Uniwersytecie Michigan. He went to the University of Michigan, where he studied music, but he had z muzyką zetknął się po raz pierwszy śpiewając w chórze w synagodze. In college, po studiach rozpoczął praktykę prawniczą, którą prowadził przez rok. Pewnego dnia uświadomił sobie, że nie chce już pisać i zgłębiać kodeksów prawniczych, ale chce tworzyć muzykę. Rzucił prawo, przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął karierę muzyczną jako kompozytor. You do something to me. You send chills right through. Mother had a beautiful voice, and she sang this little Polish lullaby to him, which kiedy był małym chłopcem, mama śpiewała mu polską kołysankę, która utkwiła mu w pamięci do tego stopnia, że użył jej melodii do napisania piosenki Brother Can You Spare a Dime? A song called Brother Can You Spare a Dime, and it was based on the Polish lullaby that his mother sang to him. This country was hit by an economic setback. W czasach wielkiego kryzysu, kiedy wszystkie banki były zamknięte, a ludzie nie mieli pieniędzy na jedzenie, Jay i Ip napisali piosenkę Brother Can You Spare a Dime. This song out of the depression with the soldiers coming back from World War to this situation. Żołnierze wracający wtedy z wojny do domu, słuchając tej piosenki, utożsamiali się z nią tak bardzo, że stała się ich hymnem. It was called the anthem of the depression. Brother Can You Spare a Dime was such a big success. Ta piosenka stała się tak popularna, że Jayem zainteresowało się Hollywood. I w 1933 roku Jay zaczął komponować muzykę do filmów. And one of the first movies was jednym z pierwszych jego filmów był Stand Up and Cheer, w którym Shirley Temple śpiewała piosenki Jaya. Out of the Red and then Baby Take a Bow and you know a whole bunch of songs. I can't remember all the titles off the top of my head. Wtedy też Jay pracował dla tak wielkich wytwórni jak Universal i Fox. Pisał muzykę do wielu nowych filmów. To jest cała historia filmu. Przez te wszystkie lata, komponując muzykę, współtworzył historię filmu. What makes my baby blue? Have things gone wrong with you? Poznaliśmy się, gdy przeprowadzałam z nim wywiad dla gazety. Mama napisała książkę o tacie, a ja nagrałam płytę z jego piosenkami. W taki sposób chciałyśmy go upamiętnić. Tęsknimy za nim. Widzimy go siedzącego przy tym fortepianie, jak gra swoją muzykę.